E-kurenda przeznaczona jest dla mieszkańców gminy Kościelec, zarówno starszych, jak i młodszych. Głównym celem kurendy jest przekazywanie informacji w taki sposób, aby trafiała ona w bardzo szybki sposób do każdego mieszkańca naszej gminy. Bardzo ważnym elementem, sprawą w tym wszystkim jest to, że stary system kurend pozostaje na dotychczasowych zasadach. A więc kurendy będą wywieszane na tablicach ogłoszeń i będą przekazywane od domu do domu. I to jest bardzo, bardzo ważna, istotna sprawa dla tych mieszkańców, którzy nie mają odpowiedniego sprzętu, na którym mogliby po prostu zalogować e-kurendę. Ja zademonstruję tutaj tak bardzo szybko, jak wygląda sprawa odczytywania e-kurendy, bo często sam posługuję się tymi informacjami. Więc otwieram, proszę zobaczyć, pulpit, szybciutko wchodzę i ja już mam w tej chwili wykaz wszystkich kurend, które i czy informacji, które na dzień dzisiejszy są zamieszczone na terenie gminy Kościelec. Dla przykładu przeczytam, jest tu informacja na temat dzisiejszej sesji Rady Gminy, porządku obrad, psy bez nadzoru na terenie gminy Kościelec. Zapewne jeszcze ta informacja nie trafiła do wszystkich mieszkańców. Ja powiem, że od momentu podpisania przeze mnie tej kurendy dotyczących bezdomnych psów, w przeciągu 10 minut ta kurenda w wersji elektronicznej trafiła już do mnie. Byłem bardzo zdziwiony, bo szanowni Państwo, jeżeli chodzi o dotarcie kurendy do Państwa, wygląda to w ten sposób, że najpierw ja podpisuję kurendę. Nie zawsze pracownik ma czas, żeby od razu, natychmiast wydrukować te kurendy, przygotować. No i dalej te kurendy muszą być rozwiezione do poszczególnych mieszkańców naszej gminy poprzez oczywiście sołtysów. Sołtys musi dostarczyć te kurendy, zawiesić na tablicach ogłoszeń i to też jakiś czas trwa. Poza tym Państwo doskonale wiecie, że nie zawsze jest czas, żeby nie każdy zresztą ogląda skrzynkę codziennie, skrzynkę pocztową. I też z tego tytułu następują pewnego rodzaju opóźnienia. Niektórzy z Państwa, z mieszkańców naszej gminy, otrzymują tą kurendę po miesiącu czasu, a nawet i później. Takie sytuacje są. A zdarzają jeszcze się sytuacje takie, że ktoś po prostu tej kurendy w ogóle nie przekaże. I informacji Państwo na ten temat nie macie. Wówczas pozostaje tylko jedno, żeby obserwować tablice ogłoszeń, co na nich się znajduje. Tam na pewno są tego typu informacje. Ale jeszcze bardzo ważna rzecz w tym momencie to jest ta, że tutaj na telefon przychodzi informacja dzień lub dwa przed, informacja związana z wywozem śmieci. Państwo nie zapomnijcie, bo od razu ukazuje się, podobnie jak SMS, na pulpicie wchodzicie, patrzycie, przygotowujecie kosz czy worki i wystawiacie. Szanowni Państwo, naprawdę zachęcam do tego systemu. Wiem, że często jest tak, że starsi nie potrafią, nie mają sprzętu, ale mają dzieci, mają wnuków i te osoby, które zainstalują sobie, mogą w szybkim tempie przekazać dziadkom, babciom czy rodzicom informacje, które znajdują się tutaj od ręki.